Dzień dobry państwu. Ja nazywam się Hania Darej, Mam 19 lat i jestem kompozytorką pianistką oraz dyrygentką. Chciałabym państwa serdecznie zaprosić na dzisiejszy odcinek podcastu Remedium, w którym razem z Darkiem poopowiadamy sobie o różnych muzycznych rzeczach i nie tylko. W takim razie serdecznie zapraszam. Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej. Które lubię najbardziej? To moje, to moje remedium. Witam wszystkich gości podcastu Remedium. Po raz kolejny w browarze mariackim. Kolejny gość, za chwilę przedstawię. Trzeba się wyluzować, bo to będzie bardzo luźny podcast, bo to jest tematyka muzyczna, chociaż bardzo poważna. Kolejna odsłona muzyczna w podcaście Remedium. Całkiem jeszcze niedawno był wywiad z jazzmenką Martą Król, którą bardzo podziwiam za jej twórczość. Teraz kolejna osoba, którą zauważyłem na pewnym koncercie, pewnym wydarzeniu, o którym też będziemy parę słów mówili. Wydarzenie Jazz w Ruinach. A przed Państwem Hanna Derej. Dzień dobry wszystkim. I teraz będziemy rozmawiać o trudnych tematach muzycznych, bo tutaj pojawi się dyrygentura, tutaj pojawi się tworzenie muzyki. Nie, tak, kompozycja będzie też chyba trochę o grze na fortepianie. No i o improwizacji, aranżacji w takich tematach. Filmowe też tam słyszałem, żeby wystąpiło. Tak, tak. Jeśli chodzi o gatunki muzyczne, to jest tego troszeczkę. No, także przygotujcie się, zapnijcie pasy po raz kolejny, a tutaj kłania się y, Dariusz Remedium podcast dla browaru Mariackiego z Mariackiej 15. Za udostępnienie miejsca po raz kolejny. Wcześniej to był wywiad z Julią Kozerską, trochę gardło nie było za zdrowe, ale ten wywiad się udał. Podobał się kolejne sukcesy za Julią, więc obserwujcie. A my zaczynamy tutaj z pierwszym pytaniem, w zasadzie z takim opowiedzeniem, co się stało, jakie nagrody otrzymałaś i gdzie ostatnio był koncert Twój. Więc tak, ostatni koncert odbył się kilka dni temu w Świnoujściu na festiwalu Fama. Dostałam się do takiego. W sumie, konkursowego przebiegu tego festiwalu, bo trzeba było wysłać aplikację, udało mi się tam dostać. I, no i zagrałam koncert solo piano w stylu ilustracyjno-filmowo-jazzowo-elektronicznym. 45 minut. Publiczności się bardzo podobało, i właśnie wczoraj dostałam informację, że udało mi się zdobyć tam główną nagrodę podczas tego festiwalu, więc jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Czyli gratulujemy. Nie wiem, czy tam już słuchacze klaszczą, a ja chciałbym znieść toast za twoje sukcesy, za kompozycję. Zdrowia życzę Dzięki. i kolejnych wywiadów udanych mam nadzieję. Dzięki wielkie. A my pijemy wodę i kawę americano. Wcześniej była herbata na poprzednim wywiadzie, a teraz kawa, żeby się obudzić, bo jest już godzina. Późna. Późno jest, bo jest po... Za siódma, Trochę. A ja tak, się czuję no. dobrze, a ty jak się czujesz? <grym> jak, jak najlepiej. Dobrze, skąd do nas przyjechałaś? Przyjechałam do Państwa z Tychów, ze Śląska, ale urodziłam się w Katowicach. O, w Katowicach, blisko. Tak. My teraz jesteśmy właśnie w Katowicach. Dla przypomnienia, ja byłem ostatnio w Katowicach, y, m, browarze Tichauer. Tishauer. W Tychach tak, w sensie. Tak. Tak, tak. No to mamy taki, taki browar, takie miejsce industrialne. Tak, i tam była wystawa obrazów Szagala. E, Bardzo mi się podobało. No, tam dużo mamy wystaw. Był też. E, Beksiński? Beksiński, dokładnie. Nie byłem, nie zdążyłem, ale jak jechałem pociągiem kolei śląskich, to widziałem właśnie reklamę Reklamy i to mnie za, o, tak. zaciekawiło. I marzy mi się, żeby zrobić tam kiedyś wywiad właśnie z kimś na temat sztuki. Mm. Także można dzwonić, można się odzywać, pisać maile. Bardzo chętnie tam się udam. Cóż mogę powiedzieć? Szykują się studia. Dokładnie tak. Już we wrześniu, bo za granicą rozpoczynam. Będzie to Amsterdam od 2 września, a jednocześnie od października startuję z dyrygenturą w Krakowie. Dyrygenturą, czyli będziesz się uczyć... W Akademii Muzycznej w Krakowie? Będę tam już na drugim roku, ale przyznano mi indywidualny tok nauczania, przez co będę mogła być głównie w Amsterdamie na kompozycji aranżacji ryzowej i przydatywać co dwa tygodnie do Polski, żeby podrygować. Samolotem? Samolotem. A może śmigłowcem? Byle by szybko, naprawdę. Byle by szybko. Kurczę, to bardzo dużo podróżujesz. Co robisz, co robisz w tym czasie, kiedy podróżujesz, jesteś w samolocie? Zrobię w samolocie. No najczęściej y, staram się wykorzystywać ten czas, bo nie lubię marnować czasu tego, Albo komponuję, albo robię jakieś zadania, które muszę zrobić na studia. Mm. No po prostu cokolwiek, żeby wykorzystać ten czas. Ile się leci? Godzina 30. To nie szybko. jest źle. No, naprawdę szybko. szybko. To szybciej niż ja tutaj dotarłem do, do Browaru Mareckiego <laughs> z Grybic. No, ciekawie. Ciekawie. Ulubiony przedmiot? WF. Tak? <grym> tak. A, bo też uprawiasz sporty, także jakie sporty uprawiasz? No właśnie uprawiałam bardzo, bardzo różnorodne, bo był tenis ziemny przez długie lata, był też tenis stołowy, pływanie, pojawiła się też wspinaczka. Potem jak poszłam do Bielska i, i czułam się w liceum, to wreszcie zaczęłam grać w piłkę nożną, bo bardzo, bardzo to kochałam. Przez pewien czas grałam też w futbol amerykański. I byłam w drużynie futbolu amerykańskiego, co było bardzo ciekawym doświadczeniem. No a teraz głównie w golf, ponieważ niestety przeszkodziły mi w tym więzadła w kolanie. Kiedy grałam w piłkę, to po prostu naderwałam je i nie zdecydowałam się na operację. Przez to no, muszę się teraz ograniczać trochę. O kurczę, ale masz jakiegoś dobrego fizjoterapeuta, coś. Miałam, pracowałam przez rok i, i po prostu cały czas pracuję nad mięśniami wewnętrznymi. I, i, i żeby po prostu moje nogi potrafi... moja noga lewa praktycznie potrafiła trzymać to kolano i żeby ono nie uciekało w lewo lub w prawo a jak to się sprawdza jak ta kontuzja wpływa na ciebie podczas koncertów jak siedzisz no bo głównie siedzisz to na szczęście nic się nie dzieje nie odczuwam tego jakoś czasami po prostu jak nie wiem chodzę czy coś to kolano mi przeskakuje ale podczas koncertów no głównie siedzę więc nie jest to problem czyli nic sam nie puchnie nic się nie dzieje nic się nie dzieje Ile zazwyczaj koncerty trwają? Zależy w sumie od zapotrzebowania, ale yy, no zazwyczaj koło godzinki. Jak są te jazzowe koncerty, no to nie wiem jakim cudem, ale wychodzą godzina 30. Yy, ale jak gram solo, yy, no to koło godzinki. Koło godziny. Yy, a masz jakiś swoich ulubiony, ulubiony team, jakiś twój taki, z który zabierasz na koncerty i gracie wspólnie? Yy, no to jak jest kwintet jazzowy, no to są chłopaki, z którymi gram i z którymi się już trochę znam. Zależy też od ich dostępności, bo oni też, każdy ma swój tak naprawdę jakiś projekt, swoje zobowiązania, więc dużo zależy od tego, czy oni mają czas. Często też gram na przykład z bratem, ponieważ brat też jest pianistą i sobie razem grywamy. Zależy tak naprawdę od projektu. Możemy wymienić ich, pozdrowić. Chłopaków z kwintetu? Tak. Dobrze, więc na saksofonie jest Cyryl Lewczuk, na puzonie Tymon Okolus, na perkusji Kuba Długoborski, a na kontrabasie i gitarze basowej jest Filip Hornik. A braci Kuba Derej. Kuba Pozdrawiamy wszystkich z osobna. Mam nadzieję, że przesłuchałem <grym> ten podcast i się go nauczę na pamięć. Tak dla treningu. Bo są bardzo pojętnymi uczniami i kompozytorami też? Możliwe. A czemu jazz w ogóle? E, czemu jazz? W wieku 10 lat zaczęłam komponować. Zaczęłam uczyć się w szkole muzycznej w Tychach. Tam byłam 8 lat, no i potem, ponieważ chciałam kontynuować tą przygodę z muzyką, no to musiałam się zdecydować na drugi stopień. W Tychach niestety nie mamy takiego, ale jest zarówno w Katowicach, jak i w Bielsku. No a ponieważ najbardziej fascynowała mnie ta kompozycja, to wiele osób powiedziało mi, żebym poszła na fortepian jazzowy, bo to na pewno rozwinie mój umysł harmoniczny i, i no, na pewno pomoże mi po prostu w komponowaniu. Zarówno w Katowicach, jak i w Bielsku był ten fortepian jazzowy. Tylko że w Bielsku była to szkoła dzienna, więc wszystko się miksowało, a w Katowicach była to tylko szkoła popołudniowa Karłowicz. No, i po, po dużych przemyśleniach y, trafiłam do Bielska, gdzie właśnie uczyłam się te cztery lata na fortepianie jazzowym u Piotra Matusika. Y, I faktycznie otworzyło mi to strasznie umysł na muzykę, na harmonię, na, na spojrzenie tak naprawdę na, na ten cały, na, na, na całe postrzeganie dźwięku. Dlatego też ta płyta z Quintetem jest takim y, domknięciem całego tego okresu czteroletniego jazzowego. Czyli ta płyta Evacuation? Tak, dokładnie. Evacuation. Jakby ktoś znał angielski, to znaczy? Co znaczy? Ewakuacja. Ewakuacja. No, to już znamy jedno słowo. Hania Dery, Quintet. Dostałem taką płytę. Wy taką płytę nie dostaniecie. Możecie sobie załatwić, kupić. Ale też jest gdzie? Gdzie można ją odsłuchać? Gdzie można ją odsłuchać? Na wszystkich platformach swingowych. Typu Spotify, Tidal, Apple Music i, i różne inne. Ja bardzo lubię Spotify. Ja chyba też najczęściej korzystam ze Spotify'a. Jakiś ulubiony utwór z płyty? How was your Monday? Prawdopodobnie albo Busy Day. Busy Day jest taki, mi się wydaje, kluczowy, taki, tak, że tak, wiadomo, tak. że to jest tak jakby pierwszy utwór, który się będzie kojarzył z płytą, tak mi się wydaje. Możliwe. No to też był pierwszy singiel, który, który wyszedł i jedna z pierwszych kompozycji, która powstała na ten skład, więc taki symboliczny trochę. Super, ja dziękuję za płytę, na pewno ją sobie przesłuchałem, chociaż już ją przesłuchałem kilka razy, ale <laughs> bardzo mi się podoba. Cóż mogę powiedzieć... Jeżeli chodzi o ten Busy Day, jak przyszedł Ci do głowy pomysł, akurat z tym utworem? Te pierwsze dźwięki. Jak to się pojawia w ogóle? Jak to się tworzy? No to. Zazwyczaj bywa różnie po prostu. Czasami jest tak, że jakaś melodia wchodzi do głowy i po prostu nie chce z niej wyjść, więc trzeba ją przelać na, na papier, na, na, na nuty i, no i jest utwór. A czasami jest tak, że improwizuję na fortepianie, gram, gram, gram i, i nagle coś wpadnie, coś mi się spodoba i po prostu rozwijam ten motyw i, i tak powstaje utwór. W przypadku Busy Day było tak, że improwizowałam i, i wpadłam na pewien motyw, to, który się tam pojawia. I potem dopisałam dętki, i, i tak to wyszło tak naprawdę. No kurczę, to musisz tutaj wytłumaczyć trochę te dętki, bo mi się kojarzy z rowerem. Yy, no to tak, to, yy, instrumenty dęte, mówiąc tak troszeczkę bardziej poważnie. Yy, I jest to konkretnie saksofon tenorowy i puzon, bo takie instrumenty są na płycie. O kurczę, dużo ciekawych rzeczy, dużo nowych rzeczy. Mnie najbardziej ciekawią właśnie inspiracje. Czy, czy, czy mogą to być też dźwięki, które zasłyszysz z przyrody, z miasta? No właśnie, wiele osób ma tak, że na przykład inspiracja to jest konkretny jakiś artysta, a u mnie to jest bardziej tak, że to jest po prostu życie. Nawet nie sama muzyka, tylko po prostu samo bycie, egzystowanie i emocje, które się gromadzą po całym dniu. Czy jakaś konkretna chwila, konkretna sytuacja, i po prostu czasami potrzebuję odreagować, wyrzucić z siebie wszystko, i niekoniecznie potrafię znaleźć odpowiednie słowa, żeby to zrobić, ale no, muzyka to taki bardzo uniwersalny język i, i dzięki temu potrafię to zrobić. A czy masz ze sobą jakiś elektroniczny przyrząd, bądź czy na, na jakimś tablecie, żeby pograć trochę jak jesteś na przykład w samolocie, no bo nie zabierzesz dużego instrumentu, nie? Za bardzo. Yy, mam, no oczywiście teraz są aplikacje, yy, które pozwalają to zrobić, typu jakieś yy, małe klawiaturki na telefonie, czy nawet instrumenty perkusyjne, takie jak shaker, można sobie pograć. Yy, ale zazwyczaj biorę jednak jakąś małą klawiaturkę MIDI. Czyli nie musi to być instrument podpięty do prądu. Wystarczy, że podepnę go tylko do komputera i po prostu w programie muzycznym mogę już sobie grać. To jest to bardzo ciekawe. No i nie marnujesz czasu. Dokładnie tak. Dlatego w samolocie jest to bardzo przydatne. Mi się też to bardzo podoba. Też widziałem właśnie na tak, takie aplikacje na perkusję, gdzie się oczywiście palcami grało. Na początek coś tam jak to się mówi, wygrywało te, te najbardziej znane e, rytmy, a potem to już nic z tego nie wychodziło w ogóle. Trzeba było skasować aplikację. Ale, ale nie każdy może być kompozytorem, nie każdy może być sportowcem, nie każdy może być e, na przykład pisarzem, jak Remigiusz Mróz, przypuśćmy, e, tak płodnym, który pisze dużo i potrafi e, takie rzeczy pisać, że później powstałem na seriale e, i mnóstwo jest tych książek, a czy u ciebie jakieś książki y, grają rolę? Hmm, jeśli chodzi o czytanie książek, to y, w liceum y, no, miałam lektury. Niestety nie przeczytałam wszystkich lektur od początku do końca. Posługiwałam się streszczeniami, bo po prostu zwyczajnie no, było trudno e, czasowo to zrobić. Ale czasami te streszczenia były nawet moim zdaniem bardziej owocne niż naprawdę czytanie tych lektur od dechy do dechy, bo po prostu wyciągałam najważniejsze informacje. E, ale no, niektóre e, lektury faktycznie przeczytałam, takie jak na przykład Skąpiec. Moliera, więc, więc coś było. E, a wcześniej, jak byłam w podstawówce, no to przeczytałam na przykład takie książki bardziej przygodowe, science fiction, e, czy Harry'ego Pottera. No, ciekawe, ja właśnie Harry'ego Pottera jestem team WhatsApp A Pierścieni. Okay. <grym>, nie czytałam. No właśnie ja, ja też nie potrafiłam się przekonać, e, ale no już kuzynka mnie tak namawiała, mówiła przeczytaj, 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 więc no zaczęłam od pierwszej części i tak się wkręciłam, że naprawdę... W kilka, nie wiem, w dwa miesiące przydałam całą serię, no a potem film. Więc cieszę się, że w sumie zaczęłam od książki, a potem przeszłam do filmu. Mhm. Ja chciałem zauważyć, że y, słuchacze, y, jak włączą sobie ten podcast, mogą odnieść wrażenie, że jest to trochę rozstrzelone pytaniami, ale to ma być luźna luźna zupełnie rozmowa, gdzie mamy poznać ciebie jako osobę, a nie zadawać tutaj pytania strzał, odpowiedź, strzał, odpowiedź, bo ja nie jestem dziennikarzem, a to jest podcast, ja jestem hostem i żeby było zupełnie tobie wygodnie na lusie, żebyś przedstawiła siebie, jaka jesteś, a, a to są wszystkie twoje części i można je poskładać, więc mi się wydaje, że forma będzie jak najbardziej czytelna. Ja lubię i polecam książkę Williama Steyrona, takiego pana, który napisał Wybór Zofii, który jeszcze nie czytałem, mm. ale polecam. Ciemność Widoma, esej o depresji. Mówiliśmy o kompozycjach, a teraz byśmy delikatnie przeszli na dyrygenturę. W ogóle o co w tym chodzi, skąd to się bierze? Trzymasz w ręku jakiś kijek, może to źle brzmi, ale w ogóle nie, nie wiem, nie interesowałem się, co można było na ten temat powiedzieć, żeby wprowadzić czym jest. I co dla ciebie eee, znaczy akurat. Więc tak. Drygentura e, polega na tym, żeby pokazać e, muzykom, gdzie są, w jakim tempie grają, w jakiej dynamice, czy cicho, czy, czy głośno, i po prostu, żeby rozpocząć i skończyć dany utwór. Kiedy jest po prostu więcej osób, jak na przykład w orkiestrze symfonicznej, no to jest to naprawdę pomocne, bo inaczej w ogóle słychać dźwięk, pierwsze skrzypce będą inaczej wszystko słyszały, niż na przykład perkusista, który siedzi na drugim końcu sceny. Więc żeby to wszystko zebrać razem, no to musi być jakaś osoba, która to wszystko pokazuje. Na początku w ogóle, jeśli chodzi o historię dyrygentury, to yy, no teraz mamy tak naprawdę ten patyk, batutę, yy, którą dyrygujemy, ale wcześniej był to po prostu taki wielki kijek, jak pastorzy mają, i uderzali oni po prostu yy, w ziemię, wystukując dane metrum, czyli w jakim tempie będziemy grać dany utwór. No teraz mamy batutę, jest to troszeczkę wygodniejsze, ale nie wszyscy dyrygenci w ogóle posługują się batutą, niektórzy po prostu wykorzystują swoje ręce i dźwięk jest wtedy na przykład bardziej plastyczny i delikatniejszy. Ja zaczęłam dyrygować, kiedy miałam 12 lat, to było w podstawówce, kiedy właśnie pojawiły się dodatkowe zajęcia z dyrygentury i pomyślałam sobie, że skoro jest taka możliwość, to czemu tak naprawdę nie skorzystać z niej? Więc zaczęłam na nie uczęszczać i, i spodobało mi się to w liceum w Bielsku na początku nie było takich zajęć, ale ja uczęszczałam na różne kursy i warsztaty, przez co miałam okazję dyrygować różnymi orkiestrami, na przykład Elbląską Orkiestrą Kameralną czy Orkiestrą Filharmonii Narodowej Kameralną. Dało mi to naprawdę dużo doświadczenia, no i nowego nowego spojrzenia. A ponieważ bardzo mi to sprawiała przyjemność, bo mogłam tak naprawdę pokazać to jak czuję Muzykę, pokazać swoją interpretację danego utworu. Więc to było dla mnie naprawdę super. I również nie musiałam wykorzystywać słów, tak naprawdę. Mogłam tylko pokazywać. No i też bardzo lubię kontakt z muzykami podczas wspólnego grania, muzykowania. To jest bardzo, bardzo fajne uczucie. Więc pomyślałam sobie, że, że fajnie byłoby iść dalej w tym kierunku. Dlatego poszłam na dyregenturę do Krakowa i, i tam teraz jestem. Zauważyłem coś ciekawego. Widziałem gdzieś na jakimś filmie, jak właśnie władasz batutą, tak batutą. I jeżeli chodzi o koncert, który widziałem jazzowy w Gliwicach, Jazz w Ruinach, który był całkiem niedawno i też 20 edycja była. Tak, 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 tak taka To tam ciebie widziałem w takiej odsłonie luźniejszej i w takim jakby takim transie, tak samo jak na tych zdjęciach ze Świnouścia. A jeżeli chodzi o dyrygenturę, to tak jakbyś bardziej pływała tym dźwiękiem. Tak mi się wydaje, mm. że się zmienia człowiek. Że A to ciekawe. Inaczej ciebie odbiera. Znaczy, no, pewnie jednak no, zawsze mi się kojarzy, że orkiestra i, i dyrygowanie na przykład w filharmonii to jest troszeczkę bardziej taka oficjalna rzecz. I tam trzeba być troszeczkę bardziej poważnym. Chociaż staramy się troszeczkę przełamywać yy, ten taki stereotyp. I czasami fajnie jest wyjść w zamkach na scenę i wprowadzić takiej różniejszej atmosfery, uśmiechnąć się do muzyków przed zagraniem. To jest bardzo fajne. No, zaczęłam dyrygować tak naprawdę też swoimi rzeczami, bo kiedy stworzyłam coś na jakąś orkiestrę, no to ktoś musiał tym zadrygować. No i okazało się, że to będę musiała być ja. Dlatego też dyrygowanie swoimi rzeczami to jest super sprawa. I, i tak samo jak jestem w tym kwintecie i, i siedzę za tym pianem, to też lubię mieć kontrolę nad tym wszystkim i... I jakoś w miarę możliwości pomagać im, kiedy mają wchodzić, kiedy mają skończyć coś, e, więc też troszeczkę dryguję, ale w taki inny sposób trochę. Znaczy, istnieje taka delikatna nerwowość, która mobilizuje przed wyjściem i zagraniem jakiegoś utworu, który wcześniej no na pewno był ćwiczony, ale tak, żeby pokazać ludziom na jakimś ważnym koncercie. Tak, stres, y, stres zawsze jest i tak naprawdę nie da się go pozbyć. Można go troszeczkę zmniejszyć po prostu, ale ten stres nie zawsze jest y, niepomocny. W sensie, że on nie zawsze jest taki, że jak się wyjdzie, człowiek się stresuje, jest się na scenie i po prostu, no nie wiem, zapomnę nagle nut. Tylko czasami to jest stres, który mobilizuje, który pomaga i, i to jest taka właściwie ekscytacja nawet. Że po prostu cieszę się, że tutaj jestem, że, że jest tyle ludzi, że mogę pokazać im, co mam, co robię i co mi sprawia przyjemność. Mam nadzieję, że im też to sprawi przyjemność. Więc ten stres pomaga i, i szczególnie na przykład właśnie w jazzie podczas solówek yy, to bardzo, bardzo napędza. Czyli so, yy, solówka, jeżeli chodzi o. Yy, w Drzezie. W drzezie są takie momenty, kiedy dany instrument może się bardziej pokazać i po prostu improwizuje. I, i to się nazywa solo. I wtedy właśnie no każdy chce się pokazać jak najlepiej, zagrać jak najwięcej dźwięków i no wtedy jest ta wolność tak naprawdę. Więc ten stres pomaga. A kojarzysz postać Herbiego Hancocka? Oczywiście, że tak. I co możesz o nim powiedzieć tak od siebie? Co sądzisz? Nie no, wybitny instrumentalista, kompozytor. Fajną muzykę tworzy. I chciałabym kiedyś być na jego koncercie na żywo. A na koncercie na żywo. Ja zainteresowałem się tym panem, odkąd poznałem Josh'a Grobana w 2008 roku. Mm. Także podobało mi się i też tam właśnie był moment, w którym Josh Groban zaczął grać na perkusji. Tylko nie pamiętam, <grym> jaki to był koncert, czy wydaje mi się, że nie był to, a może to był Awake, już nie wiem, nie mm. pamiętam. Ale podobał mi się, był taki moment, gdzie byłem zajawiony bardzo Joshem Grobanem, mm. może baryton liryczny mi się wydaje. Już nie pamiętam dokładnie. Trochę starszy, jak ja go słuchałem w 2008 roku, no to on też ten mm. głos się obniża i schodzimy do barytonu pewnie, nie? Mm. Tak słyszałem. Tak, tak, tak. Więc niestety, ale i tak śpiewa. Pamiętam, y, był taki moment, kiedy zastępował y, Andra boczelego hm. podczas śpiewania y, utworu Prayer. Wow. No to tak samo jak i ty jesteś młodą osobą, a już jakie rzeczy robisz, jakie rzeczy dokonujesz? Hm. Ja zasłyszałem sobie właśnie Twoją twórczość na koncercie, się bardzo cieszę. Od razu napisałem, wyszukałem Instagram, i żeby znaleźć, żeby się odezwać. I tak tu się znaleźliśmy właśnie w Browarze Mariackim, żeby się dowiedzieć trochę więcej. A ja Cię poproszę o e, autograf na tej płycie, którą dostałem: Evacuation, Haniadere, Quintet. Bardzo proszę. Dobra. A skoro jest więcej osób, to może e, zostawiłbym tą płytę i wtedy reszta by się dopisała i kiedyś bym odebrał. Co sądzisz? Może tak być. Nie? Dobra. No bo też szkoda by było, bo tam jest więcej osób. No tak, no. Nas jest nie piątka. Chciałbym, nie chciałbym muzyków urazić. Żeby się dobrze poczuli. Dobra. To ja w takim razie ją zabieram i przy następnym spotkaniu ci ją wręczę. Dobra. Z podpisami chłopaków. Dobra, A my lecimy na małą przerwę. Także wracamy po przerwie. Jesteśmy. Kawa mi się już skończyła. Mam trochę wody, ale chyba dam radę. Kwiatek przed sobą i płytę. I mamy też drugą płytę. Tak którą gorąco polecam, Dębowe Moce, Skorup i Jazz Brothers. Jazz Brothers to jest taka ekipa dwóch panów, też yy, tworzą kompozycje, tworzą mm -hmm. bitwy dla raperów. Mm. I to w Gliwicach? Tak. Wow. Jak się wpisze właśnie yy, na YouTubie, to bardzo dużo utworów, koncerty. Mm -hmm. Na pewno dużo jeszcze więcej robią, ale ta płyta bardzo mi się podoba. Jest taka akurat na lato... E, ciekawe, bardzo ciekawe. Mi się najbardziej e, podobał utworek z tej płyty. Gdzie to jest? E, ale nie dla mnie i. E, no i dębowe moce, oczywiście. Także też <grym> o niej rozmawialiśmy. Mm. Na pewno ci się spodoba. Jest taka świeża, dużo takich ciekawych, zupełnie odmiennych dźwięków w każdym utworze. No oni razem też nagrali płytę Absolutna Flauta, jak się nie mylę jeszcze. Mhm. I jeszcze ciekawa rzecz, którą należy nadmienić, przypomnieć. To za każdym razem, kiedy powstaje płyta z nimi, mhm. to Skorup stara się z ekipą robić wydarzenie i w Gliwicach szukać garażu jakiegoś, na którym od Paweł Olokon, mhm. tatuażysta, z którym też robiłem wywiad, maluje właśnie płytę. Jest super w ogóle pomysł. Ale na jednym z nich byłem i tak poznałem Skorupa też. Usiedliśmy też na luzie, mm. zrobiliśmy chyba trzy godzinki, przegadaliśmy. Wow. I różne tematy, zupełnie też różne, <grym> nie, więc ciekawie się z nim rozmawia, też bardzo ciekawy artysta. Lubi y, też pomagać. Y, też takie jazzowe klimaty, bardzo wesołe utwory niektóre, y, więc y, mm. super. Ja go bardzo lubię. I Jazz Brothers też świetny, też myślałem o wywiadzie. Też mm. się znajdziemy. Spodoba się, ja polecam te moce. A tu chciałbym nawiązać do inspiracji. Jak to się w ogóle zaczęło, że zainteresowałaś się muzyką? Więc tak. Kiedy miałam 3 lata, moi rodzice posłali mnie do przedszkola muzycznego. No, był to przypadek, bo po prostu szukali jakiegoś fajnego przedszkola i akurat trafili na to. Było to w tykach. A potem, w wieku 6 lat, dowiedziałam się, że moja przyjaciółka będzie szła do szkoły muzycznej, będzie zdawała. A ponieważ ją bardzo lubiłam, no to powiedziałam rodzicom, że ja też bym chciała tam zdawać. I poszliśmy tak naprawdę bez żadnego przygotowania, bez żadnej wiedzy, jak to wygląda. Przyjechaliśmy na egzamin, a potem okazało się, że dostałam się tam. I nauczyciele, którzy mnie wtedy egzaminowali, Powiedzieli, że w sumie mogłabym zagrać na pianinie, zacząć się uczyć na pianinie, a, a w przedszkolu też miałam już jakieś pierwsze lekcje z pianina, więc tak już zostało. I przez 8 lat właśnie w tych uczęszczałam do szkoły muzycznej, yy, grając na fortepianie. W wieku 10 lat, kiedy byłam w jakiejś trzeciej klasie, odkryłam, że mogę też komponować czyli nie muszę grać tego, co jest w nutach, ale także to, co mam w środku. Co mam w głowie i to mi się bardzo, bardzo spodobało, a ponieważ trafiłam na naprawdę super nauczycielkę, i ona mnie nie ograniczyła, w sensie nie zabroniła mi tworzyć, nie mówiła, że zostaw to, idź do klasyki i ćwicz, tylko też równocześnie rozwijała zarówno moją grę klasyczną, ale także tą moją wyobraźnię muzyczną. Zaprowadziła mnie potem też do nauczyciela kompozycji. No i tak, po prostu przez dalsze lata uczyłam się komponować na początku tylko na fortepian solo, a potem również na większe składy. Jak to prosto brzmi. Tak delikatnie, no komponowałam, robiłam. No, w sumie ciężko wytłumaczyć słowami, jak to powstaje i jak to się wszystko rodzi, bo to po prostu jest. Czuję się. Tak, tak, tak. To po prostu się pojawia po prostu i ciężko to wytłumaczyć, no. Tychy. Czy tam jakiś utwór powstał? Gdzieś byłaś w tychach w jakimś miejscu i coś ci wpadło do głowy, wziąłeś kartkę. Szczerze nie wiem, ale chyba. No, ciężko mi określić inspirację, naprawdę, bo zazwyczaj to jest po prostu tak, że siadałam do pianina wieczorami, już po wykonaniu wszystkich obowiązków i po prostu sobie coś grałam i, i coś powstawało. I, I ciężko stwierdzić, co było konkretnie inspiracją, tylko po prostu dany dzień tak wyglądał i miałam taką potrzebę, żeby coś skomponować. Potem było właśnie tak, że siedząc na lekcji, czasami wpadał mi jakiś motyw między lekcjami, coś pisałam. Ale na początku to było tak, że właśnie na koniec dnia siedziałam przy fortepianie i grałam. No, mega ciekawa rzecz. Mnie to hmm. aż fascynuje, jak, jak to może powstawać, bo to są naprawdę bardzo rozbudowane, można powiedzieć, sfery. No bo to trzeba rozbić na atomy, potem trzeba to w jakiś hmm. sposób przekazać na, na, na nuty. No, nie wszyscy mają taką. No bo muzyków jest wiele, a nie wszyscy mają zdolność do komponowania i po prostu niektórzy mają taką potrzebę i łatwość, tak naprawdę, wymyślania melodii. A dla niektórych jest to troszeczkę cięższa sprawa. A tak naprawdę wszyscy muzycy mają tą samą wiedzę, tą samą podstawę i tak naprawdę wydaje mi się też, że gdyby więcej ludzi. Miało tą wiedzę muzyczną, to byłoby więcej kompozytorów i, i więcej ludzi, którzy tworzą muzykę. A czy znasz takie osoby, które nie mają szkoły muzycznej, a są samołkami jakimiś, gdzieś z, z, ze słuchu działają? Właśnie, ostatnio kilku takich poznałam. I, i dla mnie jest to naprawdę niesamowicie fascynujące, że. Bez całej wiedzy i tak można tworzyć muzykę. I nawet nie znając nut czy akordów, i tak można tworzyć fenomenalne dzieła. I to jest naprawdę niesamowite, bo no ja uczyłam się 12 lat tego wszystkiego, całej teorii w szkole, w szkole muzycznej i siedziałam, wkuwałam niekiedy historię muzyki, a, a tak naprawdę nie zawsze jest to potrzebne, okazuje się, I, i trzeba mieć tylko potrzebę, żeby coś stworzyć, trzeba mieć wyobraźnię i. Jakieś emocje, które, które się w sobie kryje, i to wystarczy. A jakie emocje chciałaś przekazać w tej, w tej nowej płycie? W tej nowej płycie, w ewakuacji. No, to była ostatnia klasa liceum. Była to klasa maturalna, kiedy właśnie musiałam zdać maturę. Znaczy, no nie, że musiałam, ale bardzo chciałam. Miałam też dyplom. No i jeszcze aplikowałam na różne studia. Więc działo się strasznie dużo, i te utwory powstawały tak naprawdę w takim lekkim chaosie między tym wszystkim. Była to trochę taka ucieczka od tej rzeczywistości, i to były te, te chwile, w których mogłam komponować tę muzykę, to była właśnie ta to, to była relaksacja, tak naprawdę. No, chciałam uciec, chciałam się ewakuować od tego wszystkiego i, i znaleźć chwilę dla siebie. I, I mam nadzieję, że słuchacze, słuchając tej płyty, też mogą znaleźć jakieś miejsce, w którym mogą się bezpiecznie ewakuować i, i troszeczkę odetchnąć, odpocząć. Ja odpocząłem. Każdy utwór <laughs> przeleciał mi na momencie. <laughs> to bardzo, bardzo miło, dzięki. wielkie. No, ja się zatrzymałem na pewno na jednym utworze: How Was Your Monday? Mm. Na tym. Tak się gdzieś słuchając, tak się powtarzałem kilka razy. Bardzo mnie zaciekawił. Użyłam tam elektrycznego pianina. No i też tym on zrobił super solo na puzonie, więc to robi klimacik. A tutaj ewakuacja: no pięknie wygląda ta płyta. Ktoś <grym> tam ktoś ucieka. A kto tworzył w ogóle okładkę? E, no właśnie tak się poskładało, że mój kuzyn jest architektem, ale też robi dużo bardzo, bardzo ładnych zdjęć. E, no i zapytałam się go, czy nie byłby chętny do stworzenia okładki. I, i przez jakieś kilka miesięcy pracowaliśmy nad tym. I... No i naprawdę jestem zadowolona z tego no Bo ona wewnątrz zupełnie inaczej wygląda Kto to jest? To jestem ja tak. Ja nie przekażę dokładnie Ale jest z profilu zdjęcie jedno Czarno-białe To właśnie jest, jest w ogóle mojego kuzyna zdjęcie Podczas jednego z koncertów I, i taki napis Mam nadzieję, że płyta działa <laughs> Też mam taką nadzieję Ale to się sprawdzi jak <laughs> będą już wszystkie podpisy <laughs> Tak, tak Pięknie. Dobrze, że zapytałem właśnie, kto stworzył okładkę, bo się zapomina, zapomina się o takich ludziach. Mm. Ja chciałbym pozdrowić na pewno tych koncertów wszystkich ludzi, którzy na przykład robili światło. Mm. Tak, to jest bardzo ważne, w ogóle światło, nagłośnienie, to jest kurczę mm. niesamowicie ważne na każdym koncercie, bo tak naprawdę jeśli będzie źle słychać, słuchacze źle to odbiorą i... No, my, muzycy, możemy dać z siebie wszystko na scenie, ale strasznie dużo zależy od akustyków i, i, i inżynierów dźwięku. No, to jest prawda. Próby, ile trwają, tak, żeby wyłapać, że ty uważasz, Ej. że to jest to. Tutaj gram, będę tak grała i to jest odpowiedni dźwięk. <grym> no, to zależy. Ale, no, tak, dwie godzinki, trzy godzinki możemy się przepróbować. A potem to tak naprawdę każdy kolejny koncert jest trochę próbą. No w grze też jest dużo improwizacji, za każdym razem brzmi to trochę inaczej. I nigdy nie zagramy tego tak samo. Nigdy nie będzie nudna, To prawda. A jak dobierasz na przykład ubiór do koncertów? No to też jest ciekawe, nie? <grym> ubiór, no ja, no tak, tak, tylko ja właśnie nie jestem taka. Hm. Po prostu zazwyczaj ubieram się w raczej skromny sposób. W sensie też się na przykład jakoś nie maluję bardzo. Jestem bardziej tą naturalną osobą. I, I ubieram się w taki sposób po pierwsze, żeby było trochę wygodnie, żebym miała luz. No i jakoś lubię mieć trampki, bo to wprowadza zdecydowany luz. Jakąś czapkę, baseballówkę. No a tak to po prostu nigdy raczej nie, nie zakładam sukienek czy spódnic, bo to Jakoś tak, kurczę, wolę spodnie. Po Póki prostu. co, na no luźnie. No. No. Ja właśnie teraz jak czekałem na ciebie, niedługo czekałem, żeby nie było, to wyobrażam sobie, że przyjdziesz w czapce. No właśnie, wiesz co, ja miałam taki pomysł tylko, że y, miałam pociąg o 17.21 z tychów I mój tata mnie zawiózł, ale zawiózł, powiedział, że jedziemy o godzinie 17.11, więc miałam 10 minut, więc musiałam wszystko szybko pozabierać i zapomniałam o niej. No właśnie, ja też miałem założyć czapkę, ale tak zakładałem jedną, drugą, trzecią. Mówię, nie, no nie, już nie będę kombinował, już nie wziąłem żadnej czapki. Miałem bluzę zabrać, zabrałem bluzę, mam bluzę, Albo za gorąco. Później biegłem do autobusu, bo nagle przyjechał szybko autobus. No i ale i tak się pojawiłem tutaj, więc. Ale podoba mi się ten styl. To zupełnie inaczej ciebie pokazuje w czapce. Bardzo ci pasuje. Dzięki, wielkie. Nie? Ja właśnie, tak w sumie od tego roku tego. Sezonu artystycznego zaczęłam grać bardziej w czapce. No ale też tak sobie myślę, że mm, wiele kobiet grających jazz raczej jest właśnie w rozpuszczonych włosach, w sukienkach, spódnicach. Jest takie bardzo. To wszystko jest bardzo eleganckie. Dzięki. Wszystko jest bardzo eleganckie i, i pomyślałam sobie, że fajnie byłoby się troszeczkę wyróżnić i wprowadzić trochę luzu. Więc lubię tampki, lubię czapkę. Czemu. Czemu się nie wyróżnić w ten sposób? I też y, ostatnio miałam okazję też uczestniczyć w kilku warsztatach, masterclassach o, o wiz niekoniecznie o wizerunku artystycznym, ale ogólnie o branży muzycznej. Dowiedziałam się, że no, jest strasznie dużo rzeczy oprócz komponowania i grania na fortepianie, na, y, na które trzeba zwrócić uwagę, więc wizerunek artystyczny też jest niezwykle ważny. Dlatego też no, w tym okresie, teraz, w tym roku 2024 stwierdziłam, że będę w czapce i no, i jak na razie na koncertach jestem. Mnie to zaskoczyło. Ja, bo w, jak był jazz w ruinach, to miałeś czapkę. Miałam. Miałasz czapkę, ale później, jak już wykonywałaś mi autograf miałam? na ręce, to nie miałaś. Ale to może po prostu ściągnęłam, bo już było gorąco. Tak ale zazwyczaj raczej, raczej starałam się mieć tą czapkę. No. A też taka, co, co sądziłaś o tym, bo właśnie chciałem ciekawą rzecz powiedzieć, bo widziałem, że dużo ludzi po twoim koncercie. Było w takim miejscu, w którym te płyty były. Mnie też ciekawiły, ale widziałem, że była bardzo długa kolejka i ja już niestety musiałem się ewakuować z tego koncertu, tak powiem. Ale widziałem Ciebie tak przypadkowo znalazłem się nagle przy stole i musiałem się odezwać. Musiałem pogratulować i wyrazić swoje zadowolenie z, z Twojej twórczości, z tego, że mogłem tam się znaleźć i odsłuchać tego. I postanowiłem, że. Zrobi się y, autograf na ręce. No bo gdzieś indziej, jak nie miałem papieru żadnego, i gdzie bym na bluzce jeszcze mówię, ale nie miałem hmm. takiej bluzki akurat co by było dobrze widać. I bym tego nie sprał. No, no tak, no. Zostawiłbym. Ale musiała być biała. No bo wtedy najlepiej widać, no. A następny raz zabiorę sobie koszulkę. Ale to jest ciekawy pomysł Białe na ręce. Tysiąc. Taki styl, co je zrobię. I no to w ogóle był mój pierwszy raz, kiedy podpisywałam się komuś na, na ciele, ogólnie na ręce, więc to było. Coś totalnie nowego, ale bardzo, bardzo fajnego. Kreatywne. No, świr, coś innego. Świr no. przyszedł na ręce i potem, i potem już rękę trzymał, spał, na poduszce położył. Nie, no serio, dzięki. Nie, już nie mam, już nie mam. Widzę, widzę. Umyłem się, ale zrobiłem zdjęcie. A to widziałam tak. i nawet zapisałam na Instastory. Jest zapisane? O. Jest zapisane. No. I nikt ze mnie nie ściąga, bo to jest mój styl. już z Remedy Podcast. Później artystyczny. Także Tak. A gdzie można ciebie znaleźć na social mediach? Jestem na Facebooku i na Instagramie jako Haniaderej. Twittera nie mam. No, ale jestem też na YouTube. są tam jakieś filmiki, jak gram, więc. Ale głównie Instagram, szczerze. Tam się dzieje najwięcej. A informacje takie już szczegółowe na stronie internetowej. A właśnie tak, sorry, zapomniałam. Na stronie internetowej mam. Tak, informuję tam na bieżąco o koncertach, więc. Tak? O tego tak, nie tak, wiedziałem. No staram się tam na bieżąco. Są, są informacje, kiedy będzie najbliższe. Tak mi się wydaje. Doleję ci wody. A, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że cytryna nie wpadnie. Zawsze wpada. O, A, prawie wpadła. Ja już mam wprawę. No trochę wywiadów przeprowadziłeś. No tak, no w wywiadach trzeba wodę lać. Właśnie. Ciekawe rzeczy. Nie sądziłem, że tego się dowiem. Zaproszenia. Muzyczka w tle fajna gra, nie? Dla mnie się podoba. Jak z Podlasia. Teraz chciałbym zapytać o taki temat bardzo ważny. O marzenia, niekoniecznie marzenia muzyczne. Co może się stać za 5 lat? Czy masz jakieś takie długoterminowe marzenia, że chciałabyś zostać tą osobą albo zrobić to albo żebyś stało tamto? Chciałabym skończyć studia, przynajmniej te magii no, licencjackie na trójach. <noise> nie, no może nie na trójach, ale yy, no jakoś w miarę dobrze żebym była usatysfakcjonowana. Chciałabym też troszeczkę bardziej rozkręcić swoją działalność artystyczną międzynarodową i, i zacząć też produkować muzykę do filmów pełnometrażowych, bo na razie zdarzały się jakieś etiudy. No a fajnie byłoby jednak zaistnieć w tym świecie filmowym też w tych pełnych produkcjach. Więc Czekam to było... na to. Czekam. Będę oglądał wszystkie filmy. Najnudniejsze jak będą. O nie wiem o czym. No, więc to chyba tak um, takie największe rzeczy, które chciałabym zrealizować w ciągu najbliższych pięciu lat. No, jest też kilka planów na, na muzykę na albumy konkretnie album elektroniczny, album z streamem jazzowym. Um, no tak. I, I to właściwie takie dwa, a potem jeszcze jest kilka ale to jeszcze nie, nie zdradzam. No. Jakieś wycieczki może Jakieś sporty? No chciałabym pozwiedzać świat, i, i chciałabym też zrobić kurs y, trenerski chyba tenisa ziemnego najbardziej. To by było fajne, bo wbrew pozorom lubię uczyć z tego względu, że kiedyś naprawdę mocno y, uprawiałam tenisa ziemnego, no to chciałabym to połączyć i po prostu też móc dawać lekcje w tej dyscyplinie. Ciekawe, jak to po pogodzić z muzyką, nie? Też jestem ciekawa właśnie. A dobra, to napiszę tą piosenkę o piłeczkach. Ale wbrew pozorom w tenisie ziemnym bardzo ważny jest rytm. W sensie, no, że jak się uderza i potem piłka się odbija, robi kozioł, no to też jakby wpada się w jakiś rytm, jakiś trams i to też jest ważne, żeby utrzymać dany rytm. Timing, nie? Jak tak, w, bok tak, w boksie. Tak. A to nawet nie wiedziałam, ale tak. Dobrze, to tutaj tenis. A wycieczka gdzie najbliższa? Może jakbyś miała tak... Najbliższa wycieczka, no to te bliższe to tutaj do Tarnowa, a te dalsze no to we wrześniu Amsterdam, a potem na przełomie września i października będę w Finlandii, ponieważ są tam takie kursy dyrygenckie, dostałam się i, no i będę tam przez pięć dni a jeszcze nigdy tam nie byłam, więc bardzo się cieszę na tą podróż. I będzie po angielsku? Po angielsku. Będzie hello. <laughs> tak, będzie hello. A po fińsku coś znasz? E, nie znam nic. A tam as nie jest school? Chyba nie? <laughs> nie wiem. A to nie wiem. A może w Norwegii? Ale coś takiego jest. Ja nie muszę wiedzieć. <laughs> nie muszę wiedzieć, ale pamiętam, że coś takiego było, to Asty warto wznosić. Um, dobrze, marzenia. A czy w rodzinie znajduje się jakaś osoba, która mogłaby być dla ciebie inspiracją też muzyczną? Muzyczną. No. Moi rodzice nie są muzykami i nie są z muzyką związani. Aż się zrymowało. Ale tak, mój tata jest ekonomistą, moja mama jest nauczycielką języka polskiego. Co prawda, śpiewają czysto, mają słuch muzyczny, ale po prostu nie grają na instrumentach. Znaczy, tata próbuje czasami na perkusji no ale nie jest to jakoś częste. W każdym razie mój brat trzy lata młodszy gra na fortepianie i gra bardzo dobrze zarówno klasycznie jak i jazzowo, więc no, naprawdę świetnie się rozwija i teraz jest w, idzie do trzeciej liceum w Bielsku Białej. Rodzice bardzo pomagają. Na początku głównie mama siedziała ze mną, kiedy miałam te 6-7 lat, żeby ćwiczyć ze mną, pomagała mi wchodzić w rutynę. No, a potem stery przejął trochę tata i, i bardzo pomaga trochę menadżersko. Jeździ ze mną na koncerty, patrzy na te wszystkie umowy, bo to jest bardzo ważne, żeby nie podpisywać niczego no, niebezpiecznego. Czasami załatwia jakieś koncerty i no, naprawdę, naprawdę bardzo pomaga. Pozdrawiamy rodzinę. <grym>, bardzo serdecznie. A brat Moczy? Yy, brat młodszy, tak, tak, trzy lata. Biliście się kiedyś? No, raczej jesteśmy tym rodzeństwem, które się nie biło. <laughs> raczej czasami wspólnie muzykujemy. No też graliśmy, czasami wyciągam go na, na jakieś sporty. Raczej się zgadzamy. To bardzo dobrze. Czyli to trzeba zapisać. Nie było bijatych, szarpanin. Wszystko było dobrze. Rodzina, rodzina, czyli tychy, Katowice. Tak, tak. A masz swoje ulubione miejsce jakieś? Hmm. Chyba nie mam. Nigdy się nad tym też nie zastanawiałam. Ale lubię swój pokój, kiedy jest deszczowo na zewnątrz, wiecznie, a ja mogę sobie siedzieć przy pianinie, przy komputerze i, i tworzyć. To jest wtedy idealny klimat na tworzenie czegoś. Musi być bardzo ciekawe. Ktoś ma tak jak ty, otwarty umysł, siedzi sam i się pojawiają myśli różne w głowie i coś może powstać. Mm. A tutaj w browarze Mariackim też jest chyba pianino, nawet nie wiem, czy widziałaś. A to nie widziałam tego jeszcze. Jest i tutaj gra. Taki pan mm? przychodzi, z tego co pamiętam, taki pan przychodzi i, i gra. I są wow. właśnie. no. To wychodzę, muszę sprawdzić. No, trzeba zobaczyć. <laughs> Może nawet pozwolą ci coś zagrać. To, to było mega. No. Nie, nie wolno, bo przestroi ta nam tu. A to jest ustawione wszystko, co chciałem powiedzieć. A skąd pomysł na kawę, żeby pić kawę w ogóle? No, kiedyś, jak była mniejsza, to y, powiedziałam, że nie będę w życiu pić kawy, y, ale jakoś tak w pandemii, kiedy siedziałam w domu. No, mamy ekspres w domu i tak zaczęłam pić. Jakoś tak wolę czarną, bo wtedy jest lepszy smak kawy. Mhm. Ja cukru nie daję. Dajesz cukier czasem? Yy, bez cukru. To no, tak samo. Cukier chowam do kieszeni. Może się przydać. Dla jakiegoś cukrzyka, który w pociągu padnie, jak będzie gorąco, albo nie wiem. Dokładnie. Dobrze. Czym jest dla ciebie rozwój artystyczny? No bo robisz bardzo dużo rzeczy, doprecyzuję, mhm. i z tych wszystkich rzeczy gdzieś trzeba w jakimś kierunku iść, i nie ma na to czasu, żeby wszystko pogodzić. Tak jak opowiadałaś, że tu Amsterdam, y, trochę w Polsce. A jak myślisz, jak może wyglądać Twój rozwój artystyczny y, tak namacalnie y, w jednym kierunku, który by był bardziej dla ciebie taki, że chciałabyś skierować całe siły, na przykład i może w może w tą stronę? Raczej właśnie nie lubię się tak wiesz, skupiać tylko na jednym. Staram się korzystać z różnych możliwości i rozwijać się wielokierunkowo, bo wydaje mi się, że tak też dzisiejszy świat działa, że, że nie trzeba siedzieć tylko w jednej rzeczy, tylko właśnie myśleć różnorodnie i staram się to robić. No czasami są momenty, w których faktycznie poświęcam uwagi trochę więcej na jedną rzecz i, i teraz chciałabym chyba Troszeczkę się poduczyć producencko, podziałać jeszcze trochę więcej, ogarnąć lepiej te programy muzyczne. No bo sama się nauczyłam pracować w Logicu i, i, i działam tam cały czas, ale chciałabym to robić jeszcze lepiej, podszkolić się, jak nagrywać lepiej wokale i, i takie rzeczy. Bo wydaje mi się, że to się po prostu przyda, a, a też chciałabym to wiedzieć, bo sprawia mi to przyjemność. A y, coś robiłaś z wokalem? Czasami tak. Tak, ale taki uśmiech widzę, właśnie, że tak. No tak, no bo czasami tam sobie mm, tworzę jakieś piosenki. No i jedyną osobą, która może to zaśpiewać, no to jestem ja, bo jestem sama w pokoju i, i no i ja to wymyśliłam. E, tylko po prostu nie czuję się na tyle pewnie, żeby, żeby śpiewać publicznie. Dlatego... Jeszcze. jeszcze. No może jeszcze, ale <laughs> zobaczymy w przyszłości. A ty jesteś sopranem? Altem. Altem? Czy niższy głos. Tak, ten damski niższy. No. Jakoś tak tego nie słychać w rozmowie. Może nie, ale wiem, że jak śpiewałam w chórze, to, to byłam w walcie. <grymianie> pięknie było. A jestem podcasterem, a to jest podcast Remedium o rozwoju osobistym i właśnie takie tematy chcę wyszukiwać. A tutaj temat muzyczny Hanna Derej. Powoli będziemy kończyli. Ja tutaj próbuję z odmentów pamięci sięgnąć jeszcze do jakiegoś pytania ciekawego, żeby było różnorodnie. Jakieś ulubione dania? Czy lubisz gotować? No właśnie, kurczę, nie umiem gotować za bardzo. W sensie, no umiem, ja już nic nie zrobię, no nie? Jakichś takich bardziej wykwintnych nigdy nie próbowałam robić, no ale co lubię? Lubię, lubię babciny rosół, to podstawa. Kluski śląskie też są bardzo dobre, polecam. A tak to chyba kuchnia sushi, sushi lubię bardzo, lubię dobre sushi. No, ale tak to też kuchnia włoska jest bardzo dobra. No, ja też lubię kuchnię włoską. Lubię steki tutaj jadłem też w Browarze Mariackim. Mogę polecić, pamiętam, zapamiętałem bardzo dobrze. Uwielbiam, uwielbiam steki, lubię mięso. Lubię masło. Masło też jest dobre. Ale tu chciałem właśnie, aha, desery jeszcze jakieś. Jakieś desery? Chyba naturalne lody. Takie naprawdę, że czuć, że są naturalne. Nie, że z proszku. Z dobrych składników. No. Szczególnie po prostu zwyczajna śmietanka. To mi naprawdę wystarcza. Zmrożona. <grym> tam, I tam do tego jakieś owoce może. Czemu nie? Ja lubię sernik mm. i szarotkę na ciepło z lodami. Z lodami, no tak. To jest koza. To jest Tutaj dobre. też jest. Mm. To jest mega. Ja bym wszystko zjadł. <grym> Ale z tym masłem to ciekawie opowiem ci. Mhm. Do kawy nawet. Kawa kul kuloodporna. Naprawdę? Mm -hmm. Nie słyszałeś? Kolejna sprawa, nie słyszała. Troszeczkę masła dodać, zblendować i, i dasz znać mi, jak smakował. Z kawą? Tak. Zblendować masło tak, z kawą. Tak. Dokładnie Dobra. tak. Dobra. Bo niektórzy już sobie wyobrażają, pół kostki. <laughs> no nie, tam. Trochę na łyżkę, czy tam na widelec mm. dosłownie troszeczkę, bo to jest jednak tuż, i zblendować i wychodzi sztos. Cynamon jeszcze do tego dać. Trochę kardamonu. Może być. O ale cynamon na bank. Cynamon, masło i to jest po prostu coś, co uwielbiam. Więc mm. ja polecam kawę kuloodporną i też na podcastach piłem z gośćmi i chyba, no z Błaszczem. Takim mm. raperem z Katowic. Okej. Okay. Świetny, ma bardzo dobry utwór, który mi się podoba, Taipei. Ale on też nagrywa ze skorupem. Jeżeli chodzi o gliwicę, to jeszcze powstaje taki projekt 4400 i oni co roku okay. nagrywają jakiś kawałek. Z różnymi teraz to bardzo ten, który był teraz oni nagrywają, to był z bardzo dużą ilością raperów. Ciekawe. Bardzo fajnie to brzmiało. No i też kompozycje świetne, no to old school. Także można posłuchać do i do dobrej muzyki. Powoli będziemy się zbliżali do końca. Jeszcze chciałbym wyłuskać jakieś pytanie. A na koniec zapytam o jakieś zakupy sprzętowe, jakieś lubione sprzęty, jeżeli chodzi o muzyczne, czy coś się szykuje nowego, czy coś jakiś zauważyłaś i byś chciała kupić? Potrzebuję syntezatora. W sensie na razie korzystam tylko z brzmienia wtyczek po prostu z komputera, ale bardzo chciałabym kupić faktycznie syntezator, bo wiem, że na pewno wiele możliwości wtedy mi się otworzy. No i lepiej to też wygląda, szczerze, grając koncerty na żywo, po prostu. A jak to wygląda w ogóle? Syntezator to jest. Syntezator jak wygląda. <grystanie> tak mówiąc prosto, jest troszeczkę mniejsza klawiaturka, typu na przykład 44 klawisze i mnóstwo guziczków i pokrętełek. O. <grystanie> I można sobie nimi kręcić, i, i wtedy są różne fajne brzmienia. A, czy można, a co to jest, gdzie się podłącza rurkę i można do ust? A, to jest taki talkbox. To jest bardzo fajna sprawa. W Polsce chyba nie za dużo osób z tego korzysta. Ale właśnie też podłącza się taką rurkę do, do sprzętu i po prostu się śpiewa, i, i też się modeluje ten dźwięk za pomocą różnych tam pokręteł i efektów po prostu. Bardzo ciekawe, no? No w ogóle to było modne swego czasu. A bardziej yy, dla odpoczynku, jaką muzykę byś sobie puściła, tak żeby się wyluzować zupełnie? Raczej nie odpoczywam przy muzyce w sensie. Wolę wtedy nacieszyć się ciszą, bo cisza też jest wbrew pozorom inspirująca dla mnie na przykład, ale po prostu na co mam ochotę. Czasami mam ochotę posłuchać sobie popu i pocieszyć się tą taką bardzo naturalną, prostszą może harmonią i tyle w sumie. No o muzyce <laughs> można było mówić godzinami, a ja chciałem tobie podziękować i za ten podcast i mam nadzieję, że przybliżyłem trochę inną Stronę Twoją, słuchaczom i osobom, które by chciały, bo po to powstał ten podcast, żeby troszeczkę w inny sposób, jak w telewizji, jak w radiu, pokazać swoją postać. Mam nadzieję, że to się udało. Poruszyliśmy mhm. trochę takich zaczepnych tematów. Nic nie jest przypadkowe niektóre rzeczy są nowe, takie, których mogłem nie wiedzieć, ale byłem przygotowany i gdzieś tam chciałem pogłębić, złapać za język. Myślę, że mi się to udało, co chciałem. Miało być na luzie, miało być spokojnie, mimo tego, że była kawa i mogli mówić bardzo szybko, ale nie chcieliśmy i byliśmy spokojni, była też woda. Dobre miejsce, browar Mariacki, bardzo ciekawe. Drugi mój podcast tutaj i mam nadzieję, że będzie kolejny. Mariacka 15, ja bardzo dziękuję za udostępnienie miejsca. Bardzo dziękuję. dziękuję. Podam ci dłoń. Hanna Derej. Piękny podcast. Mm, mam nadzieję, że będzie dobrze się słuchał, i mam jeszcze kilka innych ciekawych pomysłów na to, co można wzbogacić w tym odcinku. Także ja dziękuję bardzo słuchaczom za godzinę wywiadu muzycznego. No tak, godzinę, pewnie coś tam się utnie, ale mam nadzieję, że nie. Plus intro, outro, warto posłuchać, warto poznać tą osobę, kompozytorka, dyrygentka twórca muzyczny ogólnie? I jak jeszcze można powiedzieć tak ładnie? Pianistka. Pianistka. Fortepianistka też? Szczerze chyba nie ma takiego określenia, ale czemu nie? Można stworzyć. <grych> o, to tego nie wiedziałem. A czym się różni fortepian od pianina? Budową. Fortepian to jest ten y, instrument y, większy, z tym takim rozbudowanym tyłem, a pianino to jest to takie bardziej stojące, pionowe. Po prostu ma troszeczkę inne brzmienie, wbrew pozorom, ale... Nie zawsze jest to wych, y, zauważalny, słyszalny. O. Mm -hmm. Peter Czinkowski mi się przypomina taki y, właśnie kompozytor, którego też dawno mm -hmm. temu, 2008 rok poznałem. Okay. Y, warto posłuchać, Świe świetne mm -hmm. produkcje, też klawiszowiec typowy, y, wariacje różne, tak, mm -hmm. chyba Włoch nawet, jak y, dobrze można rozpoznać po nazwisku, przystojny elegancki facet, zawsze mm -hmm. dobrze ubrany i muzyka świetna. December Boys, bardzo dobry utwór i jeszcze chyba tam jest Remember Philadelphia, albo Goodbye Philadelphia, taki utwór. No to dawno tego nie patrzyłem na tytuły, ale słucham, też słucham. Wróciłem całkiem niedawno do niego mhm. i tak bym zakończył. Dziękuję za podcast, do usłyszenia w nowych odcinkach. Bardzo dziękuję. Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej, które lubię najbardziej. To moje remedium. To moje remedium.